Cześć, witajcie. Rozbrat w najbliższy weekend obchodzi 27 urodziny. Rozbrat od 27 lat stworzył, wychował wiele pokoleń osób, które w tym mieście, w mieście Poznaniu, było zaangażowane w ruchy pracownicze, lokatorskie, feministyczne, antyfaszystowskie, ekologiczne. Będziemy świętować, ale będziemy też walczyć o przetrwanie tego miejsca, gdyż 13 września sąd w Poznaniu w poniedziałek po weekendzie, w którym będziemy świętować właśnie nasze urodziny, ogłosi wyrok dotyczący eksmisji tego miejsca. W trakcie urodzin będziemy zbierać podpisy pod petycją do prezydenta Jaśkowiaka. Mamy wiele dowodów na to, że Rozbrat, że firma, która próbuje przejąć Rozbrat, jest firmą słupem. I jesteśmy tutaj w kilka osób. Jest z nami Bartek, który jest członkiem kolektywu Rozbrat, i Marcin, który jest Marcin Czachor z kancelarii prawnej. Przedstawiliśmy tutaj, widzicie, slajdy, które pokazują historię tego miejsca od czasów nacjonalizacji w 1948 po wszystkie procesy prawne. Chcemy o tym odpowiedzieć, zaprosić na nasze urodziny, które odbędą się w najbliższy weekend. Tak jak mówiłam, osoby z Rozbratu są zaangażowane od wielu lat w ruchy społeczne, które zawsze stały w kontrze do interesów władz i interesów elit, w tym elit deweloperskich, które wywierają presję na to miejsce i próbują poprzez likwidację eksmisji Rozbratu wywrzeć również presję na tereny zielone i zabudowę zachodniego klina zieleni, w którym się znajdujemy. Mamy dziesiątki osób, które stoją za nami i będziemy walczyć o to miejsce i nie oddamy Rozbratu bez walki. Rozbrat powstał w 1994 roku, wkrótce po neoliberalnej transformacji ustroju, i walczy od tamtego czasu przez 27 lat ze skutkami tej transformacji o większy wpływ poznaniaków na to miasto. Front tej walki przebiega przez działkę Przypłaskiego 21A. Jednym z głównych motorów napędowych neoliberalnej transformacji była i do tej pory pozostaje dzika reprywatyzacja zakładów pracy, kamienic, terenów zielonych. Właśnie z dziką reprywatyzacją mierzymy się tutaj do dziś, tak jak mierzyli się pracownicy zakładu pracy do 1994 roku. Rozbrat powstał na gruzach tego zakładu, który upadł właśnie za sprawą dzikiej reprywatyzacji. Ucieleśnieniem tej patologii dzikiej reprywatyzacji jest właśnie nasz główny wróg, czyli Darex, fikcyjna spółka, firma słup, która nie przejawia od pozornej transakcji, od przyjęcia tej nieruchomości, nie przejawia żadnej aktywności poza kolejnymi próbami wyłudzania grubych zysków na podstawie tego terenu. W 1991 roku doszło do pozornej transakcji kupna-sprzedaży tej działki pomiędzy spadkobiercą a Darexem, w momencie gdy właścicielem tej działki był Skarb Państwa. Darex wynajmował tą działkę od Skarbu Państwa, wiedział, kto jest właścicielem, że jest to teren publiczny, niemniej jednak dokonał transakcji pozorowanej po to, aby za 1/4 sumy wziąć kredyt na tą działkę po kilku miesiącach i potem zniknął. Pojawił się w 2013 roku tylko dlatego, że o absurdzie wartość tej działki z biegiem lat przerosła wartość długu z 1991 roku. Trudno sobie wyobrazić z perspektywy ludzi, którzy utrzymują się z pracy, że można zarobić mimo tego, że nigdy nie spłaciło się długu, że można zarobić po prostu jeszcze na tym. Mimo tego, że Darex w zasadzie nie prowadzi żadnej działalności, nie sporządza sprawozdań finansowych, nie płaci podatków, nic. Jedyną aktywnością było po prostu ciągnięcie kredytu po zasad tej ziemi. No to teraz pojawi się znowu, aby zyskać na licytacji za dług, swój dług, i na niej zarobić. Rozbrat stoi na drodze do tych zysków, do tych absurdalnych zysków, i pozostanie na tej drodze, będzie stał zarówno okupując tą ziemię, jak i walcząc na drodze prawnej. I o drodze prawnej powie Marcin Czachor, nasz reprezentant prawny. Tak, może w nawiązaniu trochę do tego, o czym Bartek wspominał, ja chciałbym powiedzieć trochę o ostatnim wątku tej historii walki o Rozbrat. To znaczy w przypadku spółki Darex, a więc firmy, która rości sobie prawa tutaj do Rozbratu, do tej działki,
ta spółka, w przypadku tej spółki są spełnione wszystkie warunki do tego, żeby ona została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. I może trochę o treści tego przepisu, który wymienia enumeratywnie okoliczności, w których sąd z urzędu powinien wykreślić po prostu taką spółkę z KRS-u. Każda z tych okoliczności w przypadku jej wystąpienia powoduje, że sąd tak naprawdę ma obowiązek wszczęcia takiego postępowania. Natomiast w przypadku Dareksu są spełnione wszystkie pięć przesłanek, które są wymienione w tym przepisie. Dlatego uważamy, że sąd tym bardziej powinien jak najszybciej po prostu wykonać swój obowiązek, który wynika z przepisów prawnych. Spółka Dareks nie składa sprawozdań finansowych co najmniej od 2013 roku. Nie odpowiada na pisma kierowane w ramach postępowania przymuszającego. Nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. I wiemy również, że na Dareks w związku z nieskładaniem sprawozdań finansowych została nałożona kara grzywny przez Sąd Rejestrowy w Warszawie. Ta grzywna również nie została uiszczona. Sąd po prostu umorzył postępowanie przymuszające, co powoduje, że ta spółka właśnie powinna być wykreślona bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i chcemy, znaczy naszym zamiarem jest zmobilizowanie sądu do tego, żeby wykonał po prostu swój obowiązek polegający na wykreśleniu Dareksu z KRS-u. Walczymy małymi środkami przy skromnych możliwościach jako nieformalny kolektyw, za to dzięki zaprzyjaźnionym organizacjom, jak Inicjatywa Pracownicza, Wielkopolskie Stowarzyszenie, mamy wsparcie. Natomiast warto wspomnieć tutaj o roli miasta, które tego wsparcia nie udziela. Nie chodzi nawet o wsparcie, chodzi po prostu o obronę własnego majątku wielomilionowego, jakim jest ten teren. Pan Marcin powiedział już o tym, co robimy w sądzie. Zawiadomiliśmy Sąd Rejestrowy o potrzebie wykreślenia fikcyjnej spółki Dareks z rejestru, o likwidację. No ale fakt jest taki, że miasto powinno to po prostu zrobić już wiele lat temu. Apelujemy do miasta, aby ze swojej strony złożyło zawiadomienie do Sądu Rejestrowego o wykreślenie Dareksu z KRS. Żądamy od miasta, aby przyłączyło się do postępowania, które podważa fikcyjną, pozorowaną transakcję kupna-sprzedaży jeszcze w latach na przykład 90., kiedy to Dareks kupił to za 1/4 ceny, po czym wziął kredyt na miliard i zniknął. Żądamy, aby po prostu Jacek Jaśkowiak wykazał, że jest innym prezydentem niż Grobelny, niż jego poprzednik i nie służy tylko i wyłącznie interesom biznesowych i politycznych elit. Zdecydowanie licytacja rozbratu, groźba eksmisji jest na rękę nie tylko Dareksu, fikcyjnej spółce, ale także tym, dla których Dareks jest słupem, czyli obecnych deweloperów, którzy chcieliby ten teren przeznaczyć na elitarną zabudowę. Przypomnę, że jest to teren będący częścią zachodniego klina zieleni, wartościowy dla całego miasta. My ten teren w 1994 roku już zwróciliśmy miastu, jego mieszkańcom. Przy okazji 27 urodzin wszyscy możecie przyjść na te wydarzenia, tak jak w ciągu całego roku. Ale żądamy, żeby po prostu miasto wyprostowało kwestię własnościową, aby walczyło o swój teren przeciwko spekulacji, przeciwko fikcyjnym spółkom, przeciwko deweloperom. Żejąca się sprawa sądowa w sądzie rejonowym jest tylko kolejną odsłoną walki o to miejsce. W ostatnich latach, kilka lat temu udowodniliśmy, że potrafimy walczyć o to miejsce. Były demonstracje, były przemarsze, były protesty przed biurem firmy, były protesty wreszcie przed biurem komornika i po prostu po raz kolejny wysyłamy ważny sygnał, że to miejsce pełni ważną rolę w Poznaniu. Uważamy, że nie ma Poznania bez rozbratu. Uważamy, że tu zostajemy, że ta ziemia powinna zostać terenem zielonym i powinna właśnie spełniać funkcje ważne funkcje społeczne.
Także będziemy dalej się organizować, będziemy zbierać podpisy pod petycją, będziemy protestować, będziemy fizycznie bronić tego miejsca, będziemy obecni na każdej rozprawie sądowej i zachęcamy Was, żebyście swoją obecnością w najbliższy weekend i na wszystkich tych wydarzeniach wspierali rozbrat. Rozbrat zostaje. Sprawy sądowe to jedno, natomiast nie mamy wątpliwości, że bez okupacji tego miejsca, gdyby rozbrat tego nie zajął, miasto straciłoby ten teren warty miliony, tak jak traci setki kamienic i setki terenów zielonych, setki zakładów pracy. Dlatego też apelujemy do wszystkich naszych sympatyków, wspierajcie rozbrat, będziemy tutaj walczyć o to miejsce, nie tylko na drodze prawnej, ale także fizycznie po prostu. Najbliższy weekend podczas koncertów i wydarzeń, przed wejściem będziecie mogli podpisać petycję. Ona jest adresowana do prezydenta Jaśkowiaka i wzywa prezydenta o pełne zaangażowanie w obronie zielonego terenu przed patodeweloperką. I ta petycja jest formą wywierania presji na prezydenta. Uważamy, że to prezydent jest zobowiązany, ma interes prawny i jest właśnie stroną, która powinna doprowadzić do tego, żeby odzyskać ten teren wcześniej fikcyjnie zreprywatyzowany i to właśnie miasto ma interes prawny. I będziemy naciskać na prezydenta, on nie może umywać rąk, nie może mówić, że to jest firma prywatna, że to jest jakiś konflikt, który nie zaangażowane jest miasto. Miasto jest bezpośrednią stroną konfliktu, także zachęcamy do składania podpisów najpierw fizycznie, w najbliższą piątek i sobotę, później w wersji elektronicznej.